Prezydencie, Szanowni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, Państwo dziennikarze, serdecznie witam na spotkaniu, którego tematem jest przyszłość i rozwój Głogowskiego Szpitala. Zgodnie z zapowiedzią i z realizacją uchwały Rady Powiatu, po przekazaniu oferty zbycia udziału Prezydentowi Miasta Głogowa, to, co wspólnie z prezydentem ogłosiliśmy, czyli transparentny przebieg tego procesu i rozmów o przyszłych losach i modernizacji i rozwoju Głogowskiego Szpitala, miało się to odbywać w obecności obydwu rad, czyli Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Stosowne zaproszenie do Rady Miejskiej i Rady Powiatu stosowaliśmy w ubiegły czwartek. Informacje te dotarły do biura rady w piątek i obydwoje przewodniczący przekazali informacje Rady. Z wielką przykrością, Szanowni Państwo, patrzę na tę salę i nie widzę radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Żurowskiego. Pan Przewodniczący Komisji, przewodnik korespondencji z nami, odpowiadając na nasze zaproszenie, sugerował zmianę terminu pracami nad budżetem. Chciałbym Państwu powiedzieć, że nad budżetem 2018 pracują obydwie rady. Te tematy są ściśle związane z regulaminami rad i procedowaniem budżetu. W piątek, kiedy przewodniczący Rady Miejskiej wysyłał zaproszenie do radnych miejskich, wiedział o zaproszeniu zarządu powiatu dla radnych. Tak się składa, o czym wiedzy nie mieliśmy, że dzisiejszego dnia o godzinie 15 miało posiedzenie Komisja Ekologii, Zdrowia i Sportu w Radzie Miejskiej. Myślę, że to był właśnie troszeczkę może przypadkowy, ale i bardzo dobry moment na to, aby radni miejscy podczas obrad tej komisji, rozważając aspekty zdrowotne, jak również przyszłość finansowania szpitala, zechcieli uczestniczyć w tym spotkaniu. Rozmawiałem dzisiaj z przewodniczącym tej komisji. Po kilkugodzinnych naradach z radnymi uznali, że nie ma możliwości dzisiaj się spotkać. Kolejny element tych rozmów to niedawno przeczytane oświadczenie, bodajże wygłoszone przez Jana Żurowskiego i Mirosława Szczecibika, notabene radnych Rady Powiatu, którzy w swoim oświadczeniu stwierdzili, że ich klub nie będzie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu z uwagi na to, że wszyscy już wiedzą o Głogowskim Szpitalu. Z jednej strony myśmy się cieszyć z tego tytułu, że wszystko wiedzą, ale Państwo, zwłaszcza dziennikarze, wiecie, że na sesji Rady Powiatu ci sami radni mówili, że o Głogowskim Szpitalu wiedzą zbyt mało. Opowiadałem Panu, że właśnie co 3 miesiące jest sprawozdanie zarządu, ale dzisiaj chcieliśmy i przekażemy wszystkim radnym informacje, jakie zmiany, jaki projekt na los szpitala jest zaplanowany, czyli ten projekt nowoczesny Głogowski Szpital Powiatowo-Miejski to wielka szansa dla naszego szpitala. Szansa, którą możemy wykorzystać poprzez bardzo dobrą współpracę dwóch samorządów. Uznaliśmy z prezydentem i z radnymi Rady Powiatu, że nie czas jest czekać na rok 2025 na zwiększenie środków z budżetu państwa na służbę zdrowia. Przy tej dobrej współpracy i możliwościach finansowych obu samorządów i bardzo dobrego zarządzania Głogowskim Szpitalem można szpital rozwijać o wiele większym tempie i te zmiany będą w bardzo krótkim czasie, bo w tej prezentacji, którą dzisiaj Państwo zobaczycie, to w okresie 4 lat zajdą olbrzymie zmiany jakościowe, techniczne, dające dużo lepsze warunki do leczenia, pracy, ale również to, co jest bolączką wielu polskich szpitali, to te poprawiające warunki są zachętą do tego, aby lekarze chcieli pracować właśnie w naszym szpitalu. To nie jest tylko, Szanowni Państwo, bolączka z małą ilością pielęgniarek. Tu również jest brak lekarzy. I te warunki, które stwarzamy, mają na celu nie tylko poprawę warunków płynności finansowej, wzrostu aktywów Głogowskiego Szpitala, ale również dają zachętę
na rozwój dla młodych lekarzy. Niestety z pism przewodniczącego rady wynika, że była próba przeciągania tego tematu, że nie dziś, może jutro, może za kilka dni, może w grudniu. No stanowisko Jana Zubowskiego pokazuje jasno. Niestety radni Jana Zubowskiego nie chcą brać udziału w rozmowie o przyszłości i rozwoju Głogowskiego Szpitala. Zatem bardzo dziękuję wszystkim tym radnym i Państwu, których dobro szpitala leży na sercu, mają to w sercu, chcą dbać o przyszłość Głogowskiego Szpitala i zechcieli dzisiaj przybyć na nasze spotkanie. Szanowni Państwo, ja Głogowskim Szpitalem zajmuję się blisko 10 lat i chyba nigdy nie mogłem stwierdzić, że wiem wystarczająco dużo, żeby nie posiąść kolejnej wiedzy i informacji na temat chociażby przyszłości naszej lecznicy. Kilka dni temu spotkaliśmy się w obecności Państwa dziennikarzy, aby przekazać ofertę. Zarząd Powiatu przekazał mi ofertę nabycia 50% udziału. Chciałbym teraz pokrótce powiedzieć, co od tego czasu się wydarzyło. Jak Państwo wiecie, były intensywne prace związane z opracowaniem projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. I w oparciu o tę właśnie ofertę, która opiewa zakup 50% udziałów za 17 milionów 606 tysięcy, w oparciu o tę ofertę tak sporządziliśmy projekt budżetu na przyszły rok i wieloletnią prognozę finansową, żeby te środki w tych budżetach znaleźć. Oczywiście proporcjonalnie w każdym roku przez 4 lata, tak żeby te środki były zgodne, proszę Państwa, właśnie z kierunkami rozwoju Głogowskiego Szpitala. Te pieniądze w 100% mają pójść na rozwój Głogowskiego Szpitala. To są konkretne inwestycje, o których za chwilę usłyszymy. To jest ogromna szansa dla szpitala, ale przede wszystkim dla wszystkich nas, mieszkańców, którzy leczą się bądź będą leczyli się w naszym Głogowskim Szpitalu. Wszyscy radni podkreślają, jak to ważny jest szpital dla wszystkich. Jak widać, nie każdy ma czas i ochotę dyskutować o przyszłości tego szpitala. A mówiliśmy o tym, że będziemy chcieli transparentnie rozmawiać o przyszłości Głogowskiego Szpitala. Oczywiście nie dziś jest czas i miejsce rozmawiać na temat samej oferty, o jej zapisach technicznych, o innych sformułowaniach, które będą procesem negocjacji. O tym będę rozmawiał z radnymi i z zespołem radnych, którzy będą zajmować się tym tematem. Teraz mamy komisję, mamy w przyszłym tygodniu sesję Rady Miejskiej. Po wtorku, po sesji przekażę radnym materiały, zaproszę na spotkanie zespołu i będziemy rozmawiać na temat konkretnych zapisów, tak aby w niedługim czasie na kolejnych sesjach Rady Miejskiej, ewentualnie na komisjach, dyskutować na temat objęcia udziału. Tylko, Szanowni Państwo, jeżeli już dziś przed jakąkolwiek dyskusją merytoryczną, przed wysłuchaniem informacji na temat przyszłości szpitala padają deklaracje, że nie ma o czym rozmawiać, no to tak naprawdę gdzie tu jest troska o szpital, gdzie tu jest troska o mieszkańców, którzy mogą się, będą chcieli leczyć się w tym szpitalu. My chcemy przedstawić konkretny program. Chcemy współuczestniczyć w tym, aby Głogowski Szpital już dziś, ale też za kilka lat był jednym z najlepszych ośrodków medycznych w regionie. Bo o to nam chodzi. To, o czym za chwilę usłyszymy, ja miałem przyjemność usłyszeć już kilka razy i takich informacji, proszę Państwa, chciałoby się słuchać jak najwięcej. Czasami narzekamy na Głogowski Szpital, ale tutaj naprawdę mamy konkrety. Szpital w ciągu 4 lat może przeżyć praktycznie metamorfozę. Każdy oddział będzie gruntownie wyremontowany. Nowoczesny sprzęt, najwyższej jakości, nowe usługi, to wszystko, co chcemy stworzyć w szpitalu. Do tego potrzebna jest współpraca. My jesteśmy gwarantem takiej współpracy. Nie boimy się tego, co jest dziś, nie boimy się tego, co będzie w przyszłości. 50% to współodpowiedzialność jednego samorządu i drugiego. Szpital łączy i powinien łączyć, a nie dzielić. Nie mówmy o tym, co będzie kiedyś, jak się samorządy nie porozumieją. Porozumieją się, bo zawsze szpital łączył i dążmy do tego, żeby to zdrowie naszych mieszkańców było wspólnym mianownikiem, nieważne kto z jakiego ugrupowania, jakie poglądy dzieli. Szpital, proszę Państwa, jest
jednym z najważniejszych podmiotów w naszym mieście, w naszym powiecie i wszyscy powinni to zrozumieć.